Alunia, Alunia, posłuchaj, pamiętaj o tym, że masz drugie śniadanie. Masz bidon, fartuszek, t-shirt na zmianę i pamiętaj, jak będziecie wychodzić na dwór, to załóż czapkę i szalik. Słyszysz? W Młynie Wiedzy pracuję od ponad 2 lat. Często podróżuję po Europie i śmiało mogę powiedzieć, że takiej wystawy jak w Toruniu nie widziałem dotąd nigdzie. Olbrzymi udział w tym mają fundusze europejskie, dzięki którym dofinansowany Młyn Wiedzy wspomaga rozwój i edukację młodych ludzi, między innymi dzięki nowym instalacjom, wyposażeniu i wystawie. Tak naprawdę ona opowiada o nas samych, o tym jak dorastamy, o naszych uczuciach, o szalonym świecie emocji. Mamy pełną wrażeń instalację pod tytułem Ludzki Teatr. Mamy też tak zwane kapsuły emocji. Ale to nie wszystko. W zdrowym ciele czy w naszej klinice dzieciaki i dorośli mogą dowiedzieć się na przykład, jak odżywianie wpływa na nasze zdrowie, a nawet całe życie. Oczywiście organizujemy warsztaty, które pozwalają wyciszyć się niektórym odwiedzającym. Ale jak widać, naszym kluczem do dziecięcych umysłów jest nauka przez zabawę. I to jest naszym głównym celem. Dzięki środkom z Unii Europejskiej powstał nowy budynek, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Wraz z wyposażeniem pozwolił nam na rozwój wartościowej i zróżnicowanej oferty edukacyjnej. Przyznam, że najbardziej bawią nas nasi mali naukowcy, kiedy przynoszą swoje fartuchy i zamiast pracować w nich na zajęciach, wykorzystują je z pomysłem. Kiedy mają ze sobą pyszne śniadanie i zupełnie przypadkowo nie trafia ono do żołądka. Kiedy czapki i rękawiczki nie zawsze służą im do ubierania się, a raczej do eksperymentów. Dzięki temu mały odkrywca wraca do domu uśmiechnięty i z głową pełną nowych pomysłów i pytań. Myślę, że rodzice mogą wtedy poczuć na własnej skórze, jak działają środki z Unii Europejskiej. Opowiadaj, jak ci minął dzień? Ale to bardzo fajnie. A drugie śniadanie zjedzone? Ale to bardzo. I fartuszek się przydał? Ale to bardzo. Okej. Piona. I ja. Oh, wow.